Gazeta Codzienna Nowiny jest organizatorem prowadzonego w dwóch kategoriach plebiscytu Sołtys roku 2018 i Sołectwo roku 2018. W etapie wojewódzkim tego prestiżowego konkursu powiat brzozowski i gmina Brzozów jest reprezentowana przez Sołectwo Górki oraz jego sołtysa Grzegorza Ostrowskiego. Czytelnicy w głosowaniu SMS-owym docenili pracę, jaką na rzecz wspólnego dobra wykonują lokalni społecznicy skupieni wokół sołtysa. Pełniący swoją funkcję od trzech kadencji Grzegorz Ostrowski wylicza najważniejsze dokonania, w tym budowę kanalizacji, dróg oświetlenia, centrum sportowo-rekreacyjnego, remont stadionu, odnowę starego cmentarza i innych obiektów. Stanowi to efekt połączenia wysiłku lokalnych środowisk, parafii, organizacji społecznych, szkoły, straży pożarnej, firm i osób prywatnych. Sołtys dziękuje za oddane dotąd głosy i podkreśla, że wszystkie zrealizowane inicjatywy świadczą o silnym przywiązaniu mieszkańców Górek do swojej małej ojczyzny. Przede wszystkim chciałbym podziękować za głosy mieszkańcom, znajomym. Pierwsze miejsce sołectwa w konkursie powiatowym, drugie miejsce moje, to już jest spore wyróżnienie. Myślę, że w konkursie wojewódzkim wypadniemy jeszcze lepiej. Będzie mobilizacja 7 czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Godnie zapromujemy sołectwo Górki i gminę Brzozów. W ostatnich latach dużo udało nam się zrobić w sołectwie Górki. Niewątpliwie największym wyzwaniem była kanalizacja wsi, podzielona na dwa etapy. 15 lat przerwy między poszczególnymi etapami. To stanowiło spore wyzwanie, ale 20 km sieci kanalizacyjnej to cieszy. Drugą taką fajną rzeczą to jest plac zabaw dla najmłodszych. Tak się składało, że w Górkach nie było nawet huśtawki. Dzisiaj mamy jeden z większych placów zabaw w gminie Brzozów, która stanowi jakby część centrum sportowo-rekreacyjnego. Myślę, że w najbliższych latach uda się go rozbudować i działka o powierzchni 40 arów, która jest przed zespołem szkół w Górkach, będzie cała zagospodarowana. Udało nam się też połączyć Górki ze Wzdowem. Niewątpliwie odcinek 200 metrów, który był przez tyle lat niewykończonej drogi, jest połączenie ze Wzdowem. Wybudowaliśmy drogę do Turzego Pola. Myślę, że w najbliższych latach sołectwo Turze Pole połączy się z nami. To jest bardzo fajna sprawa. Oświetlenie drogi do szkoły też. Dzieci chodziły wieczorami w ciemnościach, wybudowaliśmy oświetlenie. Chodnik 220 metrów w centrum wsi. Wyremontowaliśmy cmentarz, jedyny w powiecie brzozowskim z okresu I wojny światowej. Odnowiliśmy budynek szatni i myślę, że jedną z największych, jeżeli nie największą imprezą w sołectwie to było 70-lecie LKS-u Górki. Pierwszy w historii koncert. Gościnnie wystąpiła Marta Podulka, ale przede wszystkim uhonorowanie po raz pierwszy działaczy, którzy przez 70 lat tworzyli sport górecki. Myślę, że też daje nam satysfakcję i docenienie tych ludzi, którzy bezimiennie działali, budowali stadion, budowali szatnie. W finale wojewódzkim konkursu Sołectwo Roku można zagłosować na Górki, wysyłając SMS-a pod numer 72355 o treści NSR.45. Natomiast w konkursie na Sołtysa Podkarpacia można oddać głos na Grzegorza Ostrowskiego, wysyłając SMS-a pod numer 72355 o treści NSP.45. Głosowanie zakończy się 4 czerwca o godzinie 21:00. Wtedy też poznamy ostateczne wyniki.